Elvis Presley chciał śpiewać polski hit, a wokalista Red Hot Chili Peppers próbuje grać na basie. O tym w dzisiejszym fleszu muzycznym. Kiedy czerwone gitary po raz pierwszy zagrały swój hit Anna Maria, od razu pojawiły się spekulacje, kim jest bohaterka piosenki. Co Seweryna łączy z tą Lafiryndą, dopytywały się fanki zespołu. Niektórzy uważali, że chodzi o popularną wówczas spikerkę telewizyjną Edytę, ale w salonowy Janusz Głowacki obstawiał, że to znana modelka. Ale z piosenką jest związana jeszcze jedna historia. Chciał ją zaśpiewać sam Elvis Presley, o czym poinformował ZAX jeden z jego menadżerów. Wszystko spaliło jednak na panewce, bo ZAX-owi nie udało się skontaktować ani ze mną, ani z Sewerynem. Była szansa, bym dzięki Annie Marii żył jak król. Niestety nie było mi to dane, komentuje Dzikowski w swojej książce Tekściarz. Premiera płyty Red Hot Chili Peppers oraz występ zespołu na Open Air Festival zbliżają się wielkimi krokami. Jeśli papryczki będą w Polsce w tak dobrym humorze jak podczas występu w ramach Pink Pop Festival, będzie to zapewne jeden z najlepszych koncertów tego roku. Na wspomnianej imprezie grupa postanowiła zorganizować na scenie jam session. Chociaż powszechnie wiadomo, że Anthony Kiedis nie gra na żadnych instrumentach, tym razem sięgnął po bas. Jego koledzy z zespołu nie przestawali się śmiać. Czyżby Kiedis zapomniał, że stoi na scenie ze swoim przyjacielem, uznawanym za jednego z najlepszych basistów świata? Sprawdźcie sami to zabawne wideo. W dniach 7-9 lipca odbędzie się Jarocin Festiwal. Informacje o tegorocznych artystach oraz szczegóły dotyczące imprezy znajdziecie w serwisie www.muzyka.onet.pl. Na dziś to już wszystko. Zapraszam na kolejne flesze muzyczne. Cześć!